Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, witam Państwa ponownie i zapraszam na informacje dnia. Dziś 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości upamiętniające niemiecki atak na Polskę odbyły się na Westerplatte. Jak co roku, rozbrzmiewające syreny przypomniały nam o wydarzeniach z 1 września 1939 roku, o niemieckim ataku na Gdański Półwysep, początku niemieckiej napaści na Polskę. Na Westerplatte odśpiewano dziś hymn narodowy. Kolejny ważny symbol to zapalenie znicza. To wyraz żywej pamięci o tych, którzy bronili naszej ojczyzny. To również wyraz sprzeciwu wobec tragedii wojen, bo przecież to wojny tak okrutnie doświadczyły polski naród. O tych bolesnych doświadczeniach przypomniał dziś prezydent Andrzej Duda. W dzienniku pokładowym niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein pod datą 1 września 1939 roku, godzina 4:40, wpisano rozpoczęcie ataku na Westerplatte, na polską strażnicę na Westerplatte. Jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk syren w momencie, kiedy padły pierwsze salwy. Możemy sobie tylko wyobrazić, co oznaczała tamta salwa w tamtym momencie. Polskim bohaterom winni jesteśmy pamięć, ale Polacy tę pamięć pielęgnują, czego wyrazem jest obecność podczas takich uroczystości, jak ta na Westerplatte. Dziękuję, że tu jesteście, że przychodzicie co roku. Kolejne pokolenie Polaków, młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. Prezydent przypomniał, że atak na Polskę poprzedził pakt Ribbentrop-Mołotow. Czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą i nad narodami. Tak, potem się zwarli, rzucili sobie do gardeł. Niemcy hitlerowskie napadły potem także i na sowiecką Rosję. Ale wcześniej spłynęła krwią ta ziemia. Dziś nadal możemy obserwować imperialistyczne zapędy. Widzimy je dzisiaj w działaniach Rosji, która napadła na swojego sąsiada, która rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Dziś jesteśmy świadkami odradzającego się imperializmu rosyjskiego. On zawsze był groźny. Przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Dziś wypełniamy testament pana prezydenta, wzmacniając polskie siły zbrojne, rozbudowując Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na koniec warto przytoczyć jeszcze słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że dziś nie wolno nam się spóźnić z obroną naszego państwa. Widząc, co dzieje się u naszych sąsiadów, Ukraińców, musimy wzmacniać naszą armię i bezpieczeństwo. Dziś w wielu krajach rozpoczyna się rok szkolny. Nie wszyscy jednak wrócą do szkół. Na Ukrainie dzieci będą uczyły się w pomieszczeniach metra i w schronach. Ukraińskie władze ponadto rozważają wprowadzenie dodatkowej ochrony dla placówek edukacyjnych. Rok szkolny na Ukrainie ze względu na nasilającą się rosyjską agresję upłynie pod znakiem zapytania.
W wyniku działań wojennych wiele szkół zostało zniszczonych, dlatego lekcje będą odbywały się w nietypowych miejscach. Ponad 1000 dzieci będzie się uczyć w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach charkowskiego metra. Metro wyposażone zostało w specjalne systemy napowietrzania, oświetlenie i toalety. Przez obwód charkowski przebiega linia frontu. Część regionu okupowana jest przez Rosjan, a stacja metra wydaje się być jednym z bezpieczniejszych miejsc. Dzieci będą uczyły się tam kilka razy w tygodniu. W pozostałe dni będą uczestniczyć w zajęciach w trybie zdalnym. Ponadto ukraińskie władze rozważają dodatkową ochronę placówek edukacyjnych. Inaczej niż w poprzednich latach wygląda także wyprawka szkolna. W plecakach oprócz książek i zeszytów znajdą się rzeczy niezbędne do przeżycia w sytuacjach zagrożenia. Woda, latarki i powerbanki. W tym roku jednym z przedmiotów nauczania ma być język polski. Inicjatywę realizujemy w ramach projektu Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wdrażanie rozwiązań partycypacyjnych i włączających. Jestem pewien, że to kolejny krok w stronę integracji rejonu Połtawy ze sferą kultury, historii i geografii Polski. Musimy współpracować z partnerami międzynarodowymi na rzecz rozwoju i rozwoju Ukrainy. W ramach wspomnianego projektu w Krakowie zorganizowany ma zostać 10-dniowy obóz dla nauczycieli języka polskiego. Już wkrótce poznamy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że został on przygotowany na podstawie rozmów z Polakami. 44 dni. Tyle czasu zostało do jesiennych wyborów parlamentarnych. Kampania wyborcza trwa. Wczoraj poznaliśmy nazwiska liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko wskazuje na to, że niebawem poznamy też program. Sądzę, że na początku września ten program zostanie przedstawiony. W wywiadzie dla Radiowej Jedynki szef MON-u podkreślił, że program został przygotowany na podstawie rozmów z Polakami. Ja przedstawiłem na przykład wkład dotyczący obronności. To wszystko było potem redagowane i pod pieczą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. W zasadzie już mamy gotowy program. Jest to program uzgodniony z Polakami. W zbliżających się wyborach parlamentarnych wybierać będziemy na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Rząd Zjednoczonej Prawicy stawia na rodzinę. Dobitnie okazuje to przykład rodziny Hermansów, która bezpieczny azyl znalazła w naszym kraju. Zakaz odbioru dzieci z powodu biedy to ustawa, którą rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził po objęciu władzy. To do Polski przyjeżdżają obywatele Niemiec, Holandii, Belgii po to, żeby znaleźć tutaj azyl. Azyl przed prześladowaniami, często bezpodstawnymi, często irracjonalnymi. Tak było w przypadku holenderskiego lekarza Leonarda Hermansa. Jemu i jego żonie władze Holandii usiłowały odebrać dzieci. Podstawą do tego miał być anonimowy donos, który wskazywał, że są one zaniedbywane. Rodzice odpierali zarzuty. Nie mieli dostępu do swoich akt. Wydano postanowienie o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej. Hermansowie postanowili wyjechać najpierw do Niemiec, później do Belgii. Ostatecznie znaleźli się w Polsce. Na polecenie władz Holandii w Belgii ruszył jednak zaoczny proces. Rodzice ścigani byli listem gończym. Zapadł wyrok. 4 lata więzienia. Mówi pełnomocnik rodziny adwokat Monika Brzozowska-Pasieka. W procesie zaocznym 4 lata to jest ogromna kara, to jest 4 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności. W sprawie interweniował prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mówi członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Polski rząd poprzez swoje instytucje, w tym przypadku prokuraturę, nie zgodził się na to, żeby wykonać europejski nakaz aresztowania. I dzisiaj ci ludzie, którzy są w Polsce, jakby zaświadczają, pokazują, jakim krajem wolności jest Polska. Sprawa jednak zakończona jeszcze nie jest. Jeżeli przejadą granicę naszą zachodnią, kraj dojrzałej demokracji, jak to niektórzy próbują nam tutaj wmawiać, wyjadą do Niemiec, natychmiast zostaną zatrzymani i pan Leonard trafi do ciężkiego więzienia na 4 lata. Pan Leonard wraz z rodziną chcą jednak zostać w Polsce. Jego dzieci uczą się języka. Sam nie kryje wdzięczności. Ik ben Polen en de minister is heel dankbaar, want... Dziękuję panom ministrom, sądom, że nie było mojej ekstradycji do Belgii. Dzięki temu mogę żyć z dziećmi i być szczęśliwym.
Cała sprawa pokazuje, że rząd Zjednoczonej Prawicy stawia na bezpieczeństwo rodzin i dzieci. Potwierdzeniem tego jest szereg ustaw. Jedną z nich jest ustawa zwalczająca proceder nielegalnych adopcji. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swoją historyczną wizytę w Mongolii. To jego 43. zagraniczna podróż apostolska. Do tej pory Mongolii nie odwiedził żaden inny papież. Ułan Bator, najzimniejsza stolica na świecie, liczy 1,5 miliona mieszkańców. Katolicy w Mongolii stanowią tylko około 1,5 tysiąca osób, ale właśnie to miejsce wybrał ojciec Święty Franciszek na swoją 43. zagraniczną podróż apostolską. Nad ranem czasu miejscowego samolot z ojcem Świętym Franciszkiem na pokładzie wylądował na lotnisku Czyngiszczana w stolicy Mongolii. Tam tradycyjnym suchym jogurtem przywitała go minister spraw zagranicznych. Dzisiejszy dzień jest dniem odpoczynku dla Ojca Świętego po trwającym 9 godzin nocnym locie. Jutro natomiast zaplanowane jest oficjalne powitanie przez władze kraju. Papież spotka się wówczas z prezydentem i premierem, a następnie wygłosi przemówienie. W niedzielę odprawi mszę świętą w hali sportowej Stepowa Arena. Wezmą w niej udział wierni z wielu innych krajów, w tym obywatele Rosji, Chin, Kazachstanu czy Korei Południowej. W poniedziałek Ojciec Święty zainauguruje Dom Miłosierdzia, miejsce, które służy ubogim, odrzuconym i kobietom, które padły ofiarą przemocy domowej. Również tego dnia po południu papież wróci do Rzymu. Na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.